Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre. Et jak się znalazłeś w tym sklepie? Jak się znalazłem w tym sklepie? Po prostu szukałem pracy, a stwierdziłem, że gry planszowe to jest taka fajna sprawa, że można spróbować. I na początku, jak szedłem na rozmowę o pracę, to stwierdziłem, jeju, po co ja idę, ileż można sprzedawać skrabli? Po czym się okazało, że tych gier jest właśnie tyle. Więc śmiało poznałem nowe tytuły i stwierdziłem, że to naprawdę fajne hobby i stwierdziłem, że będę zarażał innych ludzi. Czyli dorośli też się lubią bawić? No pewnie, a nie wygląda? Pewnie, że tak. A z tego życia? Przykład ze swojego życia. No na przykład mogłem siedzieć w domu i się nudzić. A tak przyszedłem tu do pracy i gram w fajne gry. Jaki kiedyś pani bawiła się w zabawy? Było jedno kino, gdzie tam raz na jakiś czas tylko wyświetlane były filmy, a myśmy mieli taki aparat, który się nazywał Bajka i były takie filmy na takiej taśmie fotograficznej i się po prostu przesuwały kratki. Pamiętam, w piwnicy, w pralni urządziliśmy sobie takie kino, robiliśmy bilety na karteczkach, oczywiście to były za darmo bilety, ale były bilety do wejścia i żeśmy wpuszczali, żeśmy wyświetlali filmy. Pamiętam, przychodziły dzieci bardzo dużo i z całego podwórka. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle. Czy pamiętasz zabawkę, którą chciałaś mieć? Tak, bardzo dokładnie pamiętam, Amelko, tą zabawkę, bo widziałam taką piękną, dużą lalę, która chodziła. I nie mogłam niestety tej lali mieć, bo ona była bardzo droga i nikt mi nie kupił tej lali, ale marzyłam o niej bardzo długo, wiesz? A czy robiłeś jakieś zabawki samemu, które się tobie bardzo podobały? Nie robiłem. Nie robiłem, tylko jak dostałem jakąś zabawkę, to ją zawsze rozbierałem, żeby zobaczyć, co jest w środku. Czy lubiłeś grać sam, kiedy byłeś mały? No pewnie, że tak. Nie było tylu gier, owszem. Jakieś były. Graliśmy z... Sam. Sam? Sam? Pewnie, że tak. Wymyślaliśmy sobie gry. No i ja grałem sam. Mój brat też grał w swoje wersje. Sądzę, że każdy z dzieciaków trochę wymyślał sobie gry i sam grał, żeby zająć czas i się nie nudzić. A jak się bawiliście na zimę? W zimie? Zimą, tak? No. No, gry planszowe były przeróżne. Ale w śniegu. A, na dworze, tak? No to w śniegu, tam bitwa śnieżna, bałwan, zjeżdżanie z gór. Ulubione? No to zjeżdżanie z górki na Samkach, z osiedlowej górki. A dla pana? Jakie było? Też zjeżdżanie z górki osiedlowej, na lodzie. Tak. Szczególnie kiedy chwilę popadało, a potem ta woda zamieniała się w lód, bo było mroźno. To bez sanek wtedy. Tak, jak miało się na relaksach. Oj, jak pierwszy raz zagrałem na komputerze, ale tak pierwszy, no to powiem tak, no jak ja byłem młody, to komputery nie były jeszcze tak bardzo popularne. To było chyba, nie wiem, 9-10 lat, ale jaki to był tytuł? Nie kojarzę. Chyba Super Mario Brothers. Bardzo lubię gry Mario. Tak? Dobra. A wolisz gry planszowe czy komputerowe? Jedne i drugie są fajne. Zależy od sytuacji. Ze znajomymi zdecydowanie planszowe. Jak grać sam, to na komputerze, ale planszowe jednoosobowe też są fajne. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air. Na telewizję en pensant. Co najbardziej pamiętasz z dzieciństwa? Ja pamiętam najbardziej rano, kiedy szłam do szkoły, jak mama robiła mi kakałko. Dawno takiego kakałka nie piłam. Chyba ta beztroska, której obecnie nie ma. Gdy przychodziło się ze szkoły, rzucało się wszystko, wychodziło się na dwór, pełno było koleżanek, kolegów. I wszyscy biegali, w podchody się bawiliśmy, w gumę skakaliśmy, w kabel. Czy pamięta pani jakiś sklep z zabawkami z pani dzieciństwa?
takim sklepem z zabawkami, do którego dzieci najchętniej, że tak powiem, i ja też wśród nich wchodziły, to był sklep, który się nazywał Pewex. I tam się kupowało wszystko za obcą walutę, czyli za dolary, nie za nasze złote. I te artykuły to były artykuły luksusowe i one były bardzo drogie. Dlatego przeciętna polska rodzina rzadko kiedy mogła sobie pozwolić na takie rzeczy. Alternatywą dla Peweksu były paczki od rodziny z zagranicy. I do czego ludziom jest potrzebna zabawa? Podejrzewam, że dlatego, żeby się rozwijać. Żeby być takim mądrzejszym, żeby się uczyć pewnych rzeczy. Bo moim zdaniem zabawy to rozwijają, a przede wszystkim zbliżają i dzieci, i dorosłych, i ludzi. Dehors c'est la guerre et l'idée périodique d'hiver. Et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.